Na pasie po twojej prawej. Ej, gotowy? Tak, potwierdzam, gotowy. Teraz jakiś mam żadnych. Będzie ok. Podrywam przy mniej więcej 200, w zależności jak masę wystarczy. Ewentualnie przez 180 na godzinę. Ktoś mnie świeciło. Dobra, przyjąłem klapę, sobie wypuściłem, także spokojnie. To odlicz i zdajemy pełny ciąg. 3, 2, 1, pełno mocy. Poszło. Trwamy. Rozpędzamy to wszystko. Zaraz przez lewe skrzydło. Drugi. Na razie na lekkim zniszczeniu. 1500 SR. Drugi. To ja już się. Tutaj diament, po doleceniu na hold, goście mi stan amunicji, co macie? To diament, komunikat nieczytelny, po doleceniu do celu, dopiero mi to raportujcie. Się okazuje, miałem radę na bliski zasięg. No ja przestawiłem sobie. Okej, dalsze zmierzenie na 1500. Zaraz będzie zwracać na skrzydło. Strasznie się słabo słyszę, nie wiem czy za mój słuchawki jest padł przesprawić. Powiedz jeszcze jakiś komunikat. Ja bym zgłosił. No to mówię coś. Tfu! Orzeł zgłosił diament. To ja już znasz. A pięknie, świetnie was słychać. Dajcie raport, co macie na podłożeniu. 4 bomby. Około 80 rakiet kierowanych. Przyjął. Żadnych rakiet kierowanych na laser bądź od nas samolotów? Potwierdzam. Przyjął. Zaczynamy z resztą skrzydła stopowego na mniej więcej na 0,60. Drugi. Thank you.
Orby odszykuje cię, prawdopodobnie zaraz was wyślemy na BMP. Może przyjmę. Zmierzamy się do Orby na ciemności. Lewy stop. Musisz prędzej się dać. Drugi. Podjedź się tu, skrzyd jesteś. No po twojej prawej. Przyjdźcie z niego ustawienia, tylko możemy w lewą stronę, musimy to robić na nowo jeszcze. Przechodzę na twoje lewa. Przechodzę z powrotem na twoje prawe. Daj mi te trzeba prędkości. 350. Drugi. Trochę musimy zrobić korektę. Nie, trzymam się cały czas za tobą, mam się cały czas prowadzę. Pytasz, jest pewnie tak zwalam, bo sobie spróbuję zaatakować, żeby to zmieniać. Okej, okay. Punkt oznaczony IP, przelot na punkt B-lot, szukanie niszczenie dowolną ilością szyłki w porcie, tam jest odejście na punkt odejście, powrót na hold 2000 metrów, nasze oddziały są 500 metrów od punktu RV1 na południe. Macie czysto. Nasze wsi. Musimy się ustawić. Przyjął. I uważajcie, żeby to was nie zdjęło. Zaraz przez lewy, na zachód i ustawiamy się na ścieżkę. Drugi. Co będziemy używać? Co ci będzie wygodniej? Czym trafisz? Przyjął. Na początek myślę, że działko. Zobaczymy. Trzeba najpierw się zorientować dokładnie, gdzie stoi. Dopiero ewentualnie przy drugim podejściu można próbować bombą. Dobra, ja przyjął. Znamy. To dawaj. Będę się po prostu za tobą trzymał. Diamant do Oru, powiedzcie, kiedy będziesz szykować. To aż zaczynamy wejść. Diamant przyjął. No i markery opatrzają wodę, nie będzie ich widać do końca. No ale znacie podejście wzdłuż plaży, tak? Na mapie to widzieliście, prawda? Sprawdzam, to przynajmniej 400 sam, zresztą się rozwiązał. Czy wam to zmienić? Na razie jesteśmy na podejściu.
mam ostrze. Tak mi dalej. Jest trzeba. Odchodzę na prawo. Dwójka jest z powrotem nad holdem. A przyjął. Nie da rady na to naraz. Ograniczyć już trochę. Musimy atakować ich pojedynczo, albo jakieś mniejsze niż na dwa. Drugi przyjął. To radio. Drugi przyjął, stary przestawił się. Spróbuję zadawać z niższej wysokości. Spróbuję jakoś się zmonować. Jest nazwisko skalistą, to tam mała wysepka odstępna. Przyjąłem, aby widać. Okej, skoro jesteś tak więcej widoczności, to ja już odwrócę. Znaczy, widzę twój market, nie widzę twojej sylwetki samolotu, ale wiem, gdzie jesteś. Nawet lepiej. Trzymaj jednak na ataku przynajmniej tu się. Próbuj w międzyczasie zaatakować to szybko w porcie. Drugi, przełączam się na rakiety niekierowane większą, może mniej promień rażenia. Zauważyłem jakiś jeden dym w porcie, także nie wiem, prawdopodobnie porcie, zniszczyłem już siłkę. O Boże, chodź na płycie portu, mam do rozwodu. Nie do końca. Tam coś się chodziło, ale też szybko, ale jeszcze. Dobra, jestem nad wyspą skalistą, robię zwrot na lewo i lecę z powrotem wzdłuż brzegu w kierunku portu. Wbijamy. Znaczy taki przelot zadający, to może się zniszczyć, jeśli nie będzie rewolta. Przyjął. Jak już mówiłem, szukajcie na betonowym porcie. W punkcie oznaczonym jako pelot. Ostrzelałem betonowy pelot, ale nie w tej, nie tam znajduje się ta siłka, gdyż bardziej w głąb miasta zostałem ostrzelany, w głębi miasta. Idziemy do Ormu, jak widzieli się coś? Miejsce, gdzie miała być szybko.
zaczęliście ogień z lekko innego kierunku, oznacza wam to jako pelot ze znakiem zapytania, no może tak. Przyjął, robię z powrotem. Ja będę to ruszył punkt prawdopodobnej obecności kolejnych pilotów, są oznaczone. Tak to wyglądało z pozycji, jak to ostrzelałem. Okej, przyjąłem. Drugi, robię nalot na ten drugi punkt oznaczony ze znakiem zapytania. 80 pierwszy punkt. Jeszcze raz, diament do orzeł, jeśli chcecie, możecie powtórzyć, szukać, jeśli nie, możecie wrócić do wody. Orzeł drugi w porcie, widzę dym, tam się coś pali koło tego betonowego pirsu, a oszczał jest bardziej ze środka miasta. Ze środka prawdopodobnie może być jakiś typikałem, ale ognia odzewu wielkiego nie widziałem, to... O, zaraz! Widzisz? Tutaj diament do orzeł, wyznaczam jeszcze jeden punkt prawdopodobny pelotki, tudzież dwa. Bardziej na zachodzie, dwa pelot, południe i północ na zachód. Z tej mniej więcej wysokości do was strzelano. Z pozycji portu nie widziałem żadnego strzału. Prawdopodobnie zostało wyeliminowane. Mówię, zachód, północna i południowa pelot. Wyznaczając po mojej pozycji i kompasie, wychodziłoby na to, że to są te pozycje z zachodu. Chociaż możliwe i też nie. Potwierdzam. Jako taką mogę namierzyć. Przyjmuj się bombami, czymkolwiek możecie. Czy to jest problem? Kiedy zmieniamy uzbrojenie, to już... W takim razie spróbujcie podać się z markerem, ocenić dokładnie pozycję i powrócić w to samo miejsce z czymś innym. Znaczy... zmieniając broń. Pierwszy to drugi, czy mam się zająć tym pelotką najbardziej na północ? Twierdzam właśnie, nie będę tak orzeł, zapalić coś? Przyjął, lecę. W razie, jeśli byś mógł potwierdzić, który dokładnie.
Tu drugi, potwierdzam, w tej miejscowości, bardziej na północ i na lewo jest siłka, która mnie przed chwilą oszczelała. Oszczelałem ją również, nie wiem, czy ją trafiłem. Zaraz naniosę to miejsce na mapę, gdzie jest ta siłka. Jeśli można było odnika oddać to miejsce, bądź podejść przybliżonym kamerą. A, czyli to jedno zaznaczone. Środkowy punkt tajnika, zielony, kurwa, nic, okej. Potwierdzam, właśnie gdzieś. Okej, więc jeśli dacie radę, zbluj się do godziny. Zawsze macie działko kierowane, chociaż działki bomby są kierowane. To drugi, podchodzę za tobą. Okej, trzymaj. Przeparam się. Zrzucą bomby i to kilka na raz. Pierwszy, ta siłka jest, że tak powiem, w centrum tej wioski między budynkami, także wejść sobie skrzyżowanie w ten między budynkami i ona tam stoi. Tutaj drugi, podchodzę też do tak. Uważaj na plaży. Przyjął. Diament do Orzeł, potwierdźcie, by będzie miał jakieś szuki. Gdzie brałem się? Diament żył? Tu Orzeł 2, prawdopodobnie ją trafiłem teraz z działka. Diament przyjął, sprawdźcie, poprawcie, cokolwiek, byle będą mi nie zastanowić odgrzeniem. Drugi przyjął. Mam od was potwierdzenie, że będzie malowane? Aktualnie brak namierzania, które już było dawno wcześniej. Potwierdzić. Przyjął, w takim razie wycajcie się, znaczy zbroić tak dalej. Wika, jak u ciebie? To dwójka, prawdopodobnie poprawiłem tą siłkę i chyba już jest po niej. Też mi się tak wydaje, może strzelałem się podejść po niej. Chociaż w tej chwili zostałem przez coś oszczelany, tylko nie wiem przez co. No, jestem ranny, mam ból, rozmazuje mi się troszkę obraz, muszę wracać na lotnisko. Przyjął, to ląd wziął po mnie jeszcze. Dobra, przyjąłem, jestem za tobą. Czy mnie widzisz? Na razie marker. Okej, przyjąłem. No już, bardzo się poznaczę. Drugi przyjął. Dobra, puszczam pas.
po naszym. O kurwa.